Ja tylko wezmę moje buty sportowe i zaraz zobaczymy się na boisku. Wiesz co, za chwilę do ciebie oddzwonię. Nie, wszystko okej. Która jest godzina? No tak. Definitywnie powinniście być teraz w szkole. Daj mi siły w walce z idiotami. Ty? Ja znam twoją matkę. Ona by była bardzo zawiedziona w tym momencie, że tu jesteś. A ty? Twoi rodzice? W sumie to... To, że ty tu jesteś, to nie jest żadne zaskoczenie. Nie będę pytał dlaczego. Nie będę pytał dlaczego, bo nie chcę słyszeć waszych idiotycznych tłumaczeń. Ale dwie rzeczy. Po pierwsze, czemu do... Siedzicie w mojej sypialni. Nie odpowiadaj. Nie odpowiadajcie. To było pytanie retoryczne. Ja znam odpowiedź. Po drugie, wszyscy tu zgromadzeni wiedzą, że ja nie mam stałych zmian w pracy. To znaczy, wchodzę, wychodzę, jestem pod telefonem, mogę wrócić do domu o każdej porze. Podczas gdy twoja mama pracuje od 8 do 6. A twoi rodzice pracują 12 godzin. Cały dzień nie ma ich w domu. I żadne z was nie pomyślało, aby wagarować w którymś z waszych domów? Najwyraźniej logiczne myślenie sprawia wam trudność, a i tak wagarujecie. Twoją postawą, Bartek, nie jestem w ogóle zaskoczony. Ty non-stop odwalasz takie cyrki. A wy? Wypad. Wypad z mojego domu, a ty siedź. Z tobą policzę się za chwilę. Wypad. Wypad. Wypad.